Michał Boni, kulturoznawca, polityk, minister administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, otrzymał tytuł Osobowość Powiatu Działdowskiego. Jest to pierwsza osoba, która została uhonorowana tą nagrodą przez władze starostwa. Problemy gospodarcze miasta Działdowa oraz rejonu Działdowskiego, a obecnie powiatu, są dla pana ministra Michała Boniego szczególnie dobrze znane z jego inicjatywy. W 1990 roku rejon Działdowski objęty został programem wsparcia obszarów o strukturalnym bezrobociu. Dzięki temu programowi przedsiębiorcy z naszego rejonu mogli skorzystać z rozliczeń z fiskusem o tak zwaną przyspieszoną amortyzację. Minister został wyróżniony ze względu na pomoc, jakiej udzielił na początku lat 90. społeczności działdowskiej. Były to m.in. środki na rozbudowę infrastruktury mieszkaniowej oraz programy wspomagające walkę z bezrobociem. Działdowska Agencja Rozwoju do dnia dzisiejszego pomaga firmom w modernizacji i konkurencyjności oraz bezrobotnym w otwarciu nowych firm. Ten nadany kierunek działania i bezpośrednie wsparcie pana ministra Boniego jako działacza związkowego, a w szczególności jako ministra i eksperta w rządach po 1989 roku przyczyniło się do wydobycia naszej ziemi działdowskiej z największego kryzysu. Jak przystało na ministra zajmującego się cyfryzacją, laureat szybko odniósł się do aktualnego stanu rzeczy. Nie wolno przecież ciągle żyć przeszłością i zapominać o teraźniejszości. Czuję się zaszczycony, ale w związku z tym, po tej liście spraw, które były na początku lat 90., czuję się także jakoś zobowiązany. I to zobowiązanie chciałem tutaj publicznie wypowiedzieć, bo wtedy budowaliśmy takie ramy startu dla demokracji, nowoczesnej gospodarki. Dzisiaj musimy budować ramy dla tego świata jeszcze bardziej nowoczesnego. Nagroda będzie przyznawana co roku, a kolejnych laureatów będzie wybierać kapituła powołana przez Radę Powiatu. Wybór ministra Boniego na osobowość powiatu działdowskiego stawia bardzo wysoko poprzeczkę kolejnym kandydatom do tego tytułu.